Dobry wieczór Państwu. Upływająca dzisiaj setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 powodów nierozerwalnie związanych z głównymi bohaterami dzisiejszego wydarzenia, które podkreślają ich niezwykłość, nietuzinkowość, niepowtarzalność i 100 emocji towarzyszących dzisiejszym utytułowanym, dzisiejszym występującym i wspaniałej publiczności, to wartości, dla których spotkaliśmy się tego roku na 21. uroczystej sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Ja nazywam się Julia Raszka i będę miała ogromny zaszczyt pełnić rolę przewodnika po tym dzisiejszym podniosłym wydarzeniu. W sposób szczególny chciałam powitać na dzisiejszej sesji znamienitych gości. Witam wśród nas sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda. Witam senatora RP Tadeusza Kopcia. Witam eurodeputowanego Jana Olbrychta. Witam także radnych Sejmiku Województwa Śląskiego z naszej cieszyńskiej ziemi, wiceprzewodniczącą Sejmiku Sylwię Cieślar oraz Danutę Korzusznik. Witam przewodniczącego Rady Euroregionu Śląsk-Cieszyński, wójta Jasienicy Janusza Pierzynę. Witam rodaków z drugiej strony Olzy, a wśród nich w szczególności przedstawicieli Kongresu Polaków, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Instytucji Nauki, Kultury i Sztuki oraz sektora pozarządowego i gospodarczego z obu stron granicy, przedstawicieli mediów oraz sponsorów, Mokate i Ustronianki z Ustronia oraz Mondelez Polska Production z Cieszyna i Triumf Małksią Chocolates w Skoczowie. Wreszcie witam w sposób szczególny wójtów, burmistrzów, zarząd powiatu cieszyńskiego, przewodniczących rad gmin oraz powiatu, a także laureatów honorowych Złotych Cieszynianek i laureatów Srebrnych Cieszynianek z lat poprzednich oraz Was, uhonorowanych Srebrnymi i Złotą Honorową Cieszynianką w roku 2018. Drodzy Państwo, czas najwyższy na wystąpienie prezesa zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, starosty powiatu cieszyńskiego Janusza Króla. Szanowni Państwo, dostojni goście, przyjaciele samorządowcy, bardzo serdecznie Was witam dzisiaj tutaj w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w ten szczególny dzień. Szczególny dzień dla nas wszystkich, którym w sercu gra Polska. Dla nas wszystkich, dla których słowa ojczyzna, patriotyzm są jednymi z najważniejszych. To dzisiaj świętowaliśmy, ale nadal świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. To po 123 latach. Po utraceniu niepodległości Polska wróciła na mapy Europy. To po latach niewoli, po latach upokorzeń, po latach wynaradawiania, po latach germanizacji, rusyfikacji, po wielu nieudanych zrywach wolnościowych Polska stała się rzeczywistością. To cud 1918 roku. Teraz, gdy wspominamy, gdy wracamy, czytamy wspomnienia, wracamy do tych historycznych wydarzeń, pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, ale wtedy to nie było oczywiste. Wtedy
Wymagało to wiele odwagi, wiele mądrości, wiele zabiegów dyplomatycznych, żeby Polska wróciła na mapę. I szanowni państwo, o tym wszystkim mieliśmy okazję powiedzieć już wielokrotnie, pewnie najczęściej dzisiaj. Ale za nami rok świętowania, rok, w którym zbliżaliśmy się do dzisiejszego dnia, gdzie wspominamy i świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. To między innymi, szanowni państwo, dzięki wam, samorządowcom, tak wiele się działo w powiecie cieszyńskim, tak wiele inicjatyw, tak wiele wydarzeń, odsłoniętych tablic, akademii, śpiewania pieśni patriotycznych, akcji związanych z rozwijaniem 100-metrowej flagi i wiele, wiele innych wspaniałych działań. To rok, który mam nadzieję nas zjednoczył, zjednoczył w miłości do ojczyzny, ale to także rok, gdzie przygotowywaliśmy i wspominaliśmy i świętowaliśmy te wydarzenia, które miały miejsce na Śląsku Cieszyńskim, gdzie to tą niepodległość odzyskiwaliśmy po 600 latach niebytności, niebycia w państwowości polskiej. Ale ta polskość tutaj przetrwała, przetrwała przede wszystkim w języku, przetrwała dzięki mądrym ludziom, dzięki, jak już to wielokrotnie było powiedziane, budzicielom polskości. I o tym wszystkim była okazja powiedzieć, o tym wszystkim była okazja mówić na różnych konferencjach i spotkaniach. I szanowni państwo, oby ta radość z tego świętowania pozostała w nas jak najdłużej, ale obyśmy wyciągnęli również lekcje z historii. Jak często mówiło się o tym, że ci ludzie się wtedy zjednoczyli, niezależnie od wyznania, niezależnie od poglądów, od tych prawicowych po skrajnie lewicowe, oni się zjednoczyli dla Polski, żeby tą Polskę na mapy Europy przywrócić. I szanowni państwo, mam nadzieję, że tę lekcję wspólnie odrobiliśmy, że my wszyscy, którzy już nie musimy o tą Polskę walczyć, swoją pracą, swoim zaangażowaniem na różnych płaszczyznach, gdzie nas los rzucił, gdzie nasze kariery zawodowe, nasza zwykła, zwyczajna praca samorządowa, społeczna, w organizacjach pozarządowych, tam możemy dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny pracować, pracować uczciwie, pracować wytrwale. Ale to dzisiaj również szczególny dzień dla nas wszystkich tutaj, na Śląsku Cieszyńskim, bo my już od 20 czy 21 lat właśnie tak kończymy ten dzień 11 listopada. Kończymy że w ten sposób, że spotykamy się w tym pięknym miejscu, by uhonorować ludzi, którzy często oddają swoje zdolności, umiejętności, ale przede wszystkim swój prywatny czas, może i nawet zdrowie, do tego, by służyć ludziom tutaj, by budować tą małą ojczyznę. Dzisiaj wszystkim się im pokłonimy i wręczymy laury srebrnej i laur złotej cieszynianki. Dlatego życzę państwu, by to był dzisiaj wspaniały wieczór, w tej pierwszej części pełen artystycznych wrażeń, a w tej drugiej pełen takich uniesień, a może nawet dla tych, którzy będą oznaczani, ich rodzin pełen wzruszeń. Życzę dobrego, udanego wieczoru. Dziękuję.